Dzień dobry moi kochani, czyli witajcie tu znowu Gimper, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac Rebirth. Po raz kolejny punktualnie moi kochani, godzina 16:00, rozpoczynamy kolejną rozgrywejro, gdzie zrobimy sobie rozpierdolejro. I co, moi kochani, ja bym może dzisiaj proponował Isaaca i proponowałbym Isaaca na the chest, żeby pójść sobie lewą odnogą. Tym razem poprzednio poszliśmy na Shatana i The Lamp, dzisiaj bym spróbował pójść na Isaaca i The Chest. Ewentualnie jeżeli się uda zrobić Boss Rush Room i mieć Isaaca na hard mode już skończonego. Taki jest cel nasz na dzień dzisiejszy. Nie będziemy się Boss Rush zażynać jakoś bardzo. Natomiast dostanie pokonanie Isaaca i Blue Baby jest czymś, co bardzo, bardzo chcielibyśmy osiągnąć w tym odcinku. Zacznijmy w takim razie, moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek The Binding of Isaac. I co my tu mamy na start? Skapular. Ja muszę sobie dokładnie przypomnieć, jak ten item działał, bo wiecznie go mam, wiecznie nie jestem pewien jego działania. Z Kamruzem się ostatnio chyba nawet o to kłóciłem. I jak zwykle powiedziałem, że ja mam rację, mimo że ja nie miałem pojęcia, jak on działa. Once per room, when you are damaged down to half a heart, you gain one soul heart. Okej, okay. To jest całkiem ciekawe. W porządku. O, dime, genialnie. Dobra, no możemy ze skapularem zagrać. To nie jest zły item, jeżeli naumiem go wykorzystywać. Ale to jest tak, że musiałbym się zbić do jednego serca i później jakbym spadał do połówki, to by mi się odnawiało zdrowie, nie? Once per room, to skapularem chyba można całkiem sensownie farmić sobie. O, proszę, dwie piguły, co to będzie? Lockdown, niedobrze, dobrze, wyrzucamy ją. Niedobrze, dobrze. Lockdownem, gdyby trafić do Arcade Roomu, możemy sobie całkiem fajnie... O, już czemu mówię, skapularem, gdyby trafić do Arcade Roomu, można by całkiem fajnie sobie farmić serca. Tylko wymagałoby to, żeby to umiejętnie zrobić. Ale w sumie to nie byłoby takie trudne, jeżeli oczywiście to działa również na damage'owanie się przy pomocy czerwonej maszyny, no nie? Okej. Luck up. No i żeśmy sobie nadrobili już. Się będzie mnie w te czerwone siuśki tutaj wtrąci, a siuśki są niefajne. Znaczy są fajne, jak jest się odpowiednio podniecony, jak ktoś ci siusia do ryja, a nie pod nogi, bo pod nogi to tak... Czy niby można wymoczyć stopy, jak jest zimno, to te siuśki są nawet ciepłe, to jest spoko, ale tak to... Jakoś nie jestem wielkim zwolennikiem. Dobra, słuchajcie, tu na górze może być secret room, ale to jest nic pewnego. Więc ja bym jeszcze się przeszedł. A 6 pomieszczeń, żeby odnowić sobie te 6, i tak nie będzie. Więc jakoś się z pójściem na bossa nie spieszę, bo i tak go przerzucę najwyżej jeden raz. Więc nie ma co się spieszyć. Tutaj jest gluttony. Gluttony, nie będzie taki zielony. Ojej. Ojej. Wolu Josławie. Pięknie. I co my tu mamy? Połówki serc. Bardzo, bardzo ładnie. A tu mamy gówno. To wiele wyjaśnia. Pierdzielać, muchy z dżerami. A to jest, jak już mówiłem, jestem niepocieszony tą grą. Hagelas, Destruction. Jeżeli się nie mylę, czy ona potrafi zniszczyć te stalowe gówiena? Chyba nie. Chyba nie. All breakable objects in the current room, such as poop, rocks and skulls. All breakable things. Wszystkie takie niszczalne rzeczy niszczy. Więc teraz tak. Tutaj nic chyba nie ma do zniszczenia ciekawego. Tego nie rozwali, tych stalowych, no właśnie, to jest problem. Tutaj nie ma nic ciekawego. Jakieś wazy są w tym pomieszczeniu, tam skrajnie po prawej. Więc to można by wykorzystać. Tu na 99% jest secret room. Kurwa, nie ma, no proszę. Ja pierdzio. No, można by tu użyć. Okej, jakaś moneta. Nic ciekawego w gruncie rzeczy. Zawsze ten jeden hajsik do przodu, prawda? O tyle dobrze. No dobra, to lecimy w takim razie na bossa. Żeśmy trochę czasu tutaj dużo zmarnowali, sporo jak na pierwszy basement. Ale spoko, to nas jakoś bardzo nie boli. Szkoda mi tego itemu tutaj. Mógłbym go przerzucić i zgarnąć jakoś, gdybym tylko miał możliwości takie, no nie? Mógłbym to zrobić, gdybym mógł to zrobić faktycznie. Gdybym mógłbym. Ty kurwa, youtuberze. Potworki językowe takie, po prostu to jest żałość. Nie wolno takich rzeczy robić. Tak samo jak nie wolno mówić wziąć i nie wolno w ogóle popełniać błędów. I człowiek nie ma prawa do błędu. To należy zapamiętać sobie. I tyle. I tu nie ma nic. O kurwa, byłem przekonany, nie wiem czemu, że on zrobi duży skok i go przeskoczę. No dobra, nic. Zdarza się. Zdarza się czasem i tak. To jest niedobrze, niedobrze jest tracić czerwone serduszka.
to wiem, że w podstawowym Isaacu bardzo mocne ciśnienie było na to, żeby niebieskich serc właśnie nie zbierać przez poziom, tylko tracić czerwone, a niebieskimi się zasłaniać, bo mieliśmy wtedy więcej serc. Tutaj raczej warto zadbać o... Możliwe, że wtedy też była taka mechanika, tylko po prostu o tym nie wiedziałem. Tutaj warto te czerwone serca osłaniać, gdyż ponieważ utrata czerwonego serca zmniejsza nam szansę na dostanie się do Devil Roomu. Dobra, no ja spróbuję sobie jeszcze tutaj zaryzykować bomberką. Okej. No dobrze, no dobrze. Niech będzie. Trochę szkoda tego itemu. D6 można by było użyć gdzieś na którymś z nich, ale w gruncie rzeczy sensowne mi powypadały przedmioty, więc ciężko tu było coś przerzucać. Taka jest wewnętrzna chęć, żeby jednak przerzucić, bo mam taką możliwość, no ale trzeba to robić z głową jednak, więc nie ma co ten. Można z głową robić, można robić z białasem, jak ktoś chce, to zależy od preferencji, kto czego słucha. Taki rapowy żarcik. Żałosny, ale... O, jako, że to jest quadshot? Nie, to nie jest quadshot. To jest uśmiechnięty pajęczek. Spider Baby. Chyba chcę co innego. Ojejku, Prayer's Card. Prayer's Card jest bardzo, bardzo dobre. Ja bym sobie to przerzucił, ale bym zrobił... Chociaż kurwa, nawet nie, bo Prayer's Card mi daje tak naprawdę Heart Container co piętro. Nie wiem, czy chcę to wziąć. Zastanowię się jeszcze. Na pewno tego użyję przed zejściem z poziomu. O kurwa, Lujosławie. Jezus Maria. Głupie pająki, po prostu tak nienawidzę tych pająków, nie? Jak przecież idzie już dobrze przez poziom, już merytoryczny komentarz, już mnie chwalicie pod poprzednim odcinkiem, że Gimper, jak fajnie się słucha, jak nie przeklinasz. Nie, pająki. O Jezus Maria. Jezus Maria po prostu. Jezus Maria, no. Jezus Maria. Jak można po prostu... O! To jest najgorzej właśnie, że jak dobrze idzie już, to 5 razy bardziej denerwuje, jak się jakiś błąd popełni, no nie? Bo już dobrze szło i nagle nie idzie. Głupi pajęczarzu, chodź tu, cfelu. Jezus Maria, jak ja nienawidzę tych pająków. Nie, z tego zaraz powychodzą jakieś złe gówna. Nie wolno tego tak zostawić. Spierdzielaj, grubasie, głupi. A ty wypierdzielaj. Wypierdzielaj, wypierdzielaj i spierdzielaj. Ty smutny, szary cfelu. O Jezus Maria! Po prostu pieruńskie pająki, no. Nie mam słów. Biblia. W sumie jest bateria. Baterią mógłbym sobie... zrobić od razu całe serce, no nie? No to i tak po bosie będę brał. No nie wiem, Eternal Card no, jest bardzo kuszącą opcją. Zastanawiam się nad bombą, żeby te 6 was. O właśnie. Ojej, chyba źle postawiłem. Nie, dobra, w miarę. Oj, nic nie wypadło. To jest jakieś ujemne szczęście po prostu. Szczęście poziom gówno. Łe, he, he. Okej. Dobra. Ojku, pająki. Jezus Maria, ten kto wymyślił tego przeciwnika po prostu... Musi, nie wiem, nie miał dzieciństwa. Po prostu rodzice mu powiedzieli, że Mikołaj nie istnieje czy coś. Tak na pewno było. Ojku, spierdoliłem te bomby totalnie. Panie Tomaszu. Panie Tomaszu, nie robimy tak, nie robimy tak, to jest bardzo niedobre. Ojejku, i nie mam bomby tutaj, zmarnowałem na tamte wazy, z was nic nie wypadło. A tu mam kamień niebieski. O, jest bomba, super. Jep. Zajebiście. Kurwy pająki. W sumie to nie znikną, obsrać się chyba. Tak myślę. Dwie bomberki mam, więc z jakimś secret roomem możemy popatrzeć. Oprócz, to jest kolejny kamień niebieski. Okej. Okay. Słuchaj, mam golden key, więc bez problemu. Jestem bardzo ciekaw, co tu będzie. O, proszę. Całkiem sympatycznie. Całkiem bardzo nawet bym powiedział. Co my tu mamy? Wdowa. Wdowa jest gotowa, jak kurczak i krowa. Otóż przeciwniczka owa. Rozwal stworzyła pająki oba. Nie pluj, szmato. Pizdo na miesiące, dobra. Trzeba pajęczarzy rozwalić, Jezus. Pajęczarzy z pierwszej garzy. Wypierdzielać cfele. Szczerze. Co to jest? O Jezus, ja nie wiem jak ten item się nazywa. Spróbuję go znaleźć, ale...
A jak to wygląda jeszcze raz? Dobra, taki papierek z czerwonym czymś. Co to może być? Pierwszy raz widzę ten item chyba. Albo już go kiedyś wziąłem, ale tak zrobiłem to bezwiednie. Bezrefleksyjnie, a może celniejsze słowo. Patrzą za tym itemem. Ale nie mam pojęcia, gdzie on jest. To jest jakiś Trinity Shield. To może nie. Może popatrzą bardziej u góry. Biały papierek z takim czerwonym czymś. Co to może robić? Najczęściej są jakieś kontrakty, które po prostu coś tam zmieniają, jakąś mechanikę w grze, ale dobrze byłoby wiedzieć, co to, zanim to podniosę. Bo mam jeszcze szansę iść po baterię i baterią raz jeszcze przerzucić ten item, jeżeli on się okaże jakiś słaby. Ojejku, nie widzę takiego przedmiotu tutaj na liście. Jest przerażające po prostu, ile czasu ja tego szukam. Ale nie jestem w stanie dojrzeć, ja nie jestem wzrokowcem w ogóle, więc... No nie widzę, przejrzałem wszystkie itemy i nie widzę. No dobra, spróbujemy to wziąć. Evil Up, matchbook, okej. No tak średnio bym powiedział. Pewnie jakbym wiedział, to bym tego nie wziął, no ale dobra. Mamy trochę bomber. Więc tak, tu nie będzie secret roomu. Ale z kolei już tutaj może być. I teraz, z tego miejsca nie wiem, gdzie on może być. Tu może być i tam może być. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy tu może. Nie. Spróbujmy tu może. Proszę bardzo. Okej, dwie bomberki. Oj, chyba źle ustawiłem. Nie, sensownie. Dobra, dwie monety to najważniejsze. Dobra. Dwie monety to najważniejsze, bo teraz jak pójdę do sklepu, to już będzie spoko. I teraz na kartę jeszcze nie używam. Zajrzyjmy sobie najpierw do Arcade Room. Mam jedną monetę, którą mógłbym na to poświęcić. Dokładnie tak. Dokładnie o to chodziło. I zastanawiam się, czy nie zbić się na pół czerwonego serca. Chociaż skapular chyba nie tak działa. O tak, zdecydowanie nie tak działa. Kiedy się damage'ujemy do połowy czerwonego serca, on nam daje serduszko, prawda? A działa to tutaj w ogóle? Nie, tutaj to nie działa. Musimy zostać zdamage'owani przez przeciwnika, żeby to zadziałało. Okej, rozumiem, dobra. To co, idziemy teraz do sklepiku. Jeżeli chodzi o sklepik, tak, mógłbym tu kupić Biblię. Ale to wymaga zmiany itemu. Ja bym wziął tak. O, Blue Map bardzo chętnie. To bardzo chętnie. W porządku. I teraz, o, i mamy sekret odkryty. I tutaj, dobra, wezmę to. Zamiast D6. Prayer card, no wezmę. No może być dobre. Może być jednak dobre. Czy biorąc pod uwagę, ile mi to nastuka w ogóle hard containeru, to będzie genialne, więc nie ma o czym mówić. O, proszę bardzo. Ło, to ja mogę tam pograć jeszcze trochę. To ja idę jeszcze pograć w takim razie. W takim razie na tej czerwonej maszynie. I będziemy mieli kupę hajs na kolejny. To ja się nie zaczynam o boss rush room w ogóle, ale właśnie dokładnie tak pograć. Ponabijać sobie coś. Ponabijać po prostu jakieś dobre statystyki. Jakieś monety, o każdą monetę po prostu zawalczyć. I wolę po prostu perfekto mieć to zrobione. Wolę mieć to perfekto zrobione i poświęcić kilka minut na to. A olać ten boss rush room, a zrobić po prostu fajną rozgrywkę, gdzie wy będziecie mogli obejrzeć pewne taktyki. Pewne jakieś tutaj po prostu masterowanie tej gry i tak dalej. Zmarnowałem jedną monetę właśnie, jeżeli o masterowaniu mówimy. Bo nie poczekałem, aż wypadnie. I to spowodowało, że jej nie ma w ogóle teraz. Więc ja w ogóle, żebyście wy coś takiego obejrzeli, niż jak mielibyście patrzeć jakiegoś rusha z popełnianiem błędu. Tak mi się wydaje, że jest to bardziej wartościowe. Z takim też komentarzem merytorycznym, który tłumaczy dokładnie wszystko co robię, w jaki sposób zamierzam wygrać, w jaki sposób zamierzam poprawić swoją sytuację i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie co wolicie też, to jest dla mnie zawsze jakaś tam wskazówka. Jakby mi napiszecie co wolicie. Pięknie, o Jezus, panie. Ile po prostu wspaniałości, już 25 minut mam na powrót. To oznacza, że no już kolejny sklep mamy w ogóle załatwiony. Że z jeden albo dwa itemy sobie w nim kupimy. Genialnie. No jeszcze dwa hematemezis. Serca po prostu. Nie są dwa hematemezis. Dostaniemy sobie Eternal Heart, a schodząc na kolejne piętro. Zajrzałbym jeszcze, o, przede wszystkim tak, rozwaliłbym to. Wspaniale. Zajrzałbym jeszcze tutaj, jak z tym serduszkiem.
Okej, to są dwa całe serca jeszcze, więc jestem w stanie jeszcze uderzyć się dwa razy dokładnie, trzy razy. Trzy razy uzupełni się na full HP. Tak, jeszcze trzy razy, po czym uzupełni się na full HP, zrobię sobie Eternala i skaczemy. Dobra. Zastanawiam się, czy nie uderzyć więcej razy, żeby mieć szansę na Bloodbank. Na Eevee Bug chyba dokładnie. No spróbuję jeszcze raz. No dobra. Szkoda, ale... pięknie. A nawet wpłacę. Jakieś tam trzy monety. Później w trakcie, na przestrzeni rozgrywki sobie jeszcze zobaczymy. Dobra, to co? Prayer Card używamy. Eternal Hearta dostajemy. Jakbym miał habit jeszcze to co dostawanie obrażeń, za dostawane obrażenia, bym też sobie w ogóle Eternal Hearty dodawał. To jest mega mechanizm. Jak Mega Man. Też jest mega. Dobra. Cave'sy pierwsze. Trochę późno, ale bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie lecimy. Oczywiście, że tak. Połówka serduszka, spoko. No, już jest 7 serc, to nieźle, 4 heart containery, to jest już gotowość na deal z diabłem. Taka w ogóle, no gdzie można w ogóle w ciemno iść w deal z diabłem i wiadomo praktycznie, że się opłacą. Mam na tyle dużo serc, że nie zagraża to jakoś mojemu istnieniu, a biorąc pod uwagę, że będzie mi przyrastał heart container, co piętro, przynajmniej jeden, jak nie dwa, jak przecież jakieś baterie będą czy coś, no to na momencie sobie prayer carda naładujemy. Dobra. Aha, no tak, jeszcze trzecia fala. Okej. Dziś nie się zakręciłem tu. Dobra. Jesus Jazz bardzo fajnie nam tu damage zwiększył, ale no to dalej nie jest to. Dalej nie jest to, dalej nam brakuje bardzo obrażeń. I o ile jestem w stanie grać ostrożnie i w ogóle martwić się o wszystko, to bardzo sympatycznie by było zwiększyć sobie damage out. No, ale nad tym popracujemy, to dopiero pierwsze cavesy. Nie ma co się martwić. D6 żeśmy zostawili. Prayer Card jest bardzo, bardzo fajnym itemem, sympatycznym. I mówię, no on nam umożliwi deal z diabłem, więc mega. Podejrzewam, że no jest sens trzymać D6 jeszcze dłużej. Tam K6, jak chcemy powiedzieć po polsku. Na pewno jest sens to trzymać dłużej, natomiast Prayka. Oh man, awesome. So damn awesome, man. Pyro, plus 99 bomberek, coś wspaniałego. Teraz w ogóle o secret roomy się nie martwię, o rozwalenie maszyn i żebraczków się nie martwię. Jakiś lucky rock i na spacebar itemie po prostu teraz tamto do zabijania przeciwników za hajs i robimy rozpierdol. Dobra, co my tu mamy? Spoko. On by się przydał spacebar item. Znaczy ten, kostka w sensie, no oczywiście jest spacebar itemem, ale po co mi X-ray vision, jeżeli no i tak mam blue map. Nieprzydatny item, no ale cóż, że okej, blue map daje tylko sekrety, to daje coś tam jeszcze ekstra, ale no serio. Tak w dużej mierze to tylko na sekrety jest przydatne praktycznie. Czasem na te pomieszczenia, gdzie trzeba dwa klucze dać, to wtedy się dowiadujemy po prostu zawczasu, co tam na nich jest, nie? To do tego się może przydać. Jejku, te kostki po prostu są straszne. To są masakry, jaki to jest trudny przeciwnik. Wypierdzielaj, śmieciu. Jeszcze, żeby to wolniej leciało, te kości. Nie, one zapierdalają po prostu z jakąś chorą prędkością w naszą stronę, że uniknięcie tego graniczy z cudem. Ale spoko, ta gra jest zbalansowana. Znerwmy Dark Bama. Że tak zarymuje. Wypierdalać. Teraz to już i bomberki sobie mogę. Bomberki, ciperki mogę sobie poświęcać, żeby zabijać przeciwników. Tyle tego mam. To jest bardzo, bardzo. Ojejku. To jest bardzo, bardzo wygodne. I je, 51 monet. Może być pineska. Piercing shots od czasu do czasu będą. Jeden klucz tylko mam. Byłem już w treasure roomie. Spoko. Dobra, na pewno kompas. Co to jest to pudełeczko takie? Jestem bardzo ciekaw. Wielcem ciekawy. Cóż to jest za pudełeczko? Starter deck. Można trzymać dwie tarot kardy. All future pill drops will now become tarot cards. An item only available in the shop room. No spoko, spróbujemy. Dev, spoko. Teraz tak.
Nie ma klucza, co mnie boli. Speed up, dobra. Nie ma tu klucza do kupienia. Natomiast zrobimy tak, że Prayer Card sobie na następnym pomieszczeniu naładuję i wrócę tu po baterię i go odpalę znów. W sensie, wiecie, dostaniemy od razu całe serce, bez pieprzenia się, bambus. Wiecie, jak się nazywa seks z murzynką? Pieprzenie, bambus. Rasistowskie dowcipy. Tak jak słowo murzyn już jest rasistowskie. Także to, żebyście wiedzieli, słowo afroamerykanin jest neutralne i z niego należy korzystać. Murzynek Bambo, już nie ma murzynka Bambo, on już w Afryce nie mieszka, on mieszka w Ameryce i domaga się swoich praw, ten nasz koleżka. Afroamerykanin Bambo. Two of Spades, w sumie spoko. Two of Spades chyba daje mi dwa klucze, tak. Sympatycznie, Liberty Cup, no zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej niż te piercing shots. I teraz my sobie robimy coś takiego. Ale w sumie czy ja chcę to robić? A to daje nam szansę, żeby dwa razy tego użyć, spoko. Pięknie, i mamy Heart Container. A ewentualnie sobie jeszcze po prostu pozbieramy. Sobie przed bossem jeszcze będzie chyba 6 pomieszczeń takich do walki, mam nadzieję, to będę miał jeszcze jednego ekstra Heart Containera. Zajebiście w sumie. W sumie to zajebiście, brachu. Okej, okay, nietrafione. Ojejku, no. Dziwnie. O kurde. Dobra. Może po prostu go zastrzelę, czy coś. Na przykład, no nie? O, proszę bardzo. Ile kart dużo. Coś wspaniałego. The High Priestess, The World. Użyjemy sobie. The Emperor. The Hanged Man może się przydać. The Devil. The Devil i The Hanged Man chyba wezmę. The Emperor. The High Priestess, tak, The Hangman i The Devil sobie weźmy. Obydwa się mogą przydać, póki nie latam. A The Devil do walki, no nie. A The Hangman wiadomo, jakby trzeba było gdzieś się dostać po coś. Jakiś klucz nad przepaścią, czy coś takiego, za przepaścią w sensie. Żeby nie zaprzepaścić sobie podejścia, a The Hangman zaraz użyjemy nawet. Już widzę w jaki sposób. Możemy sobie o, tu możemy klucz wziąć. Albo możemy tutaj ochronić się od jednego serduszka obrażeń w tym miejscu. Trzeba zastanowić się, co jest ważniejsze. Def mogłem wziąć tutaj, wykorzystać w sumie, jak chodzę po tych pomieszczeniach. Eternal Carda, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mogę naładować, jeżeli w każdym pomieszczeniu będą przeciwnicy. Dobra, ale do luz. Was na luzie rozwalimy sobie. Ojku. Pewnie postawię tu. Spoko. Okej. No, 80 bomb to jest już dawka, która nam starczy do końca gry. Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań nam to starczy do końca gry. Kurde, nie ma tu przeciwników. Ale... ale to nic nie szkodzi. No nie użyjemy Prayer Carda. Ale użyjemy The Hanged Man. Bez zbierania obrażeń. Wyzbieramy sobie te monety wszystkie elegancko. I może z ogniska coś jeszcze. Nic niestety. Ale to spoko. Szczerze... jestem zadowolony. 38 monet, 78 bomb. Zajrzymy sobie tu. Tracąc niestety zdrowie, ale liczymy na coś fajnego. Dwie karty mamy. Justice. Poproszę. Ślicznie. I Hierophant. Genialnie, czyli w tym pomieszczeniu jesteśmy na plus. W tym pomieszczeniu jesteśmy na plus. Tu nie użyjemy The Hanged Man, ale mamy trzy klucze, więc jakoś bardzo bym się tym nie przejmował. Czy byliśmy już... czy byliśmy już tutaj? Ojejku, musiałbym iść naokoło, tak? Dobrze, o, okej. Tak, tutaj już byliśmy, ale tego jeszcze nie wysadziliśmy, ziomka. O, pająki, dobra, olać. Olać, bastion. I teraz jeszcze trzy pomieszczenia. Chociaż nie, jeżeli bossa nie będzie... znaczy, jeżeli będzie boss... boss zawsze będzie. Jeżeli w tych pomieszczeniach przed bossem będą ludziki do pokonania, to możemy coś ugrać jeszcze. Spoko. Liberty Cup sobie zostawiamy, tutaj idziemy, to jest tak, The Emperor mogę dobrać, The High Priestess, albo Death, no to ja biorę Death w takim razie. To jest pajęczarz jakiś, dobra, rozdupczymy go. Bomby, no to coś, co bardzo mi się przyda. Dobra, genialnie, nie pierdź, stary, nie pierdź. Dobra, pierdol.
Nie ma co tymi bombami tak się ratować. Z łapy chciałem powiedzieć. Ze strzałów normalnych też mam wrażenie. I jeszcze Eternal Heart przed bossem się uda, spoko. Bardzo sympatycznie. Frajer. Ała, dostałem. To nawet prawie dwa razy. Dobra, wypierdalaj. I muchę jeszcze. Mucha pod ucha. Cube of Meat, genialnie. O, zdecydowanie, zgarniamy wszystko, co dają. Guppy Scholar. Sister Maggie. Dead Cat. I używamy sobie tego. Jeszcze jeden item gapiowy i będziemy gapim, więc genialnie, genialnie po prostu. Dobra, tu już nic więcej do roboty nie mamy, jeżeli się nie mylę, dwie karty ze sobą mam. Zajebiście. Zajebiście. Wskakujemy. Bang! No nie, rozgrywka po prostu coś wspaniałego. Coś wspaniałego, jeżeli chodzi o rozgrywanie, jeżeli chodzi o podejście itemów, etc, etc. Dobrze, teraz tak, no dobra, zajrzymy sobie tu na pewno, mam 39 monet. Na pewno zacznijmy od rozwalenia tego. Pajęczarze, dobra. Pajęczarze na nic was nie narażę, także oddajcie mi moją garzę. A mam chyba ze 3 niebieskie i 2 czerwone serce, jeżeli... Nie! O Jezus, zjebałem. Dobra, nic, w miarę sensownie to wyszło. Mam The Hermit i Hermitem sobie wyskoczymy. Two of Diamonds, oczywiście. Death i Hermit. Dobra, nie będziemy wyskakiwać Hermitem w takim razie. Zostawimy go sobie tu, wyjdziemy tędy. Tędy wyjdziemy. Halo, halo. Tędy wyjdziemy. Nie ma opcji? Nie ma opcji. No dobrze. A zostawić tu def. Szczerze, dobrze. Stracę pół serca. I tak jestem jedno na plus. Wolę to niż zostawić kartę. Chociaż tych kart jeszcze będę miał tyle, że może to był i błąd. Wypierdalaj. Pięknie. Pięknie kamień ozna... jak to było zjebane. Masakra jakaś. Dobra, moment, tu ustawimy bombę. Pięknie. Dziękuję, jesteśmy w domu. Oczywiście, że prayer card. Ale jesteśmy w domu generalnie. Jera, co dawała Jera? Jera dawała news, the alarm will double all pickups on the floor in the room. Okej. Dobra, na razie weźmy Death. The Hanged Man nie przyda się. I to jest The Emperor. Weźmy tak. Zdoblowanie pick-upów będzie spoko, jak gdzieś będą jakieś klucze. Kurde, tak szczerze, to całkiem sympatyczna rozgrywka w ogóle. Jestem gapim na pierwszych cavesach, mam masę bomb, masę wszystkiego. Bardzo sensownie, bardzo sensownie bym powiedział. The Chariot, no lepszy niż The Death, zdecydowanie. Weźmiemy Chariota. Okej, to sobie powysadzamy, to nie wiem po co w sumie, ale spoko, możemy to zrobić. Idziemy do sklepiku, o i tu mamy sklepik i treasure room od razu, 2 in 1. Pakiet mamy. Bateria, genialnie. Zajebiście. Okej, to chyba powiększa mi bomby. Nie, Mr. Boom, Reusable Bomb Buddy. Chujowe, nie biorę tego. Znaczy, jest spoko, ale są lepsze itemy oczywiście. Nie ma co się za to zażynać. Oj, grid, niedobrze. Zastanawiam się, czy Guppy's Head'a nie wziąć. Nie no, prayer card jest mocarny, Okej. Biorąc pod uwagę, że ja mam Dead Cat'a, to on może być w stanie mi uratować przegrane podejście tak naprawdę, więc... O kurna, ślicznie. I bomberki zgarniamy. Wspaniale, coś genialnego. Muszki, muszki do poduszki. Pozdrawiamy. Kolejny klucze, ślicznie. Okej. O, tutaj ciebie rozdupczymy. Ciebie pajączki rozdupczymy, coś wspaniałego. Dobra, idziemy sobie Head Container dodać. Będziemy mieć już 3, to oczywiście daje nam szansę na kolejne deale z diabłem. I robimy sobie pach. I pach. Świetnie. I mamy jeszcze cichą nadzieję, że przed bossem uda nam się załadować kolejne 6 punktów. Byłoby spoko. Idziemy tutaj na pewno po Super Secret Room. No co? No co zrobicie? Nic nie zrobicie. Co zrobisz? No nic nie zrobisz. Czerwone serduszka.
A, Monkey Paw nie chcę. Chyba wolę tego grzybola. Domowe grzybole, ja wszystko to pi pi pi. Pojadę do sklepu i riki tiki tiki. To było domowe skatole, ja wszystko to pierdolę. Pojadę do sklepu i kupię dwa jabole. Usiądę na ławce w parku z kumplem mym. Łykniemy po setce, a później będzie dym. Coś takiego, nie pamiętam jak to dalej szło. Ale generalnie bardzo miła piosenka mojego dzieciństwa. Dobra, prejekarda nie użyjemy drugi raz na tym piętrze. O, prosty bosik. Bossa Barbarossa. Kosy Barbarossy. Proszę bardzo, drabina, rabina. Placenta, regeneracja plus HP up. Nie mamy nic więcej do roboty na tym piętrze. Tak mi się wydaje, więc... Oj nie, no Arcade Room, przepraszam, mam 94 monety, budzi się we mnie prawdziwy hajsownik. Po prostu prawdziwy hajsownik się we mnie odzywa i mówi, zrób to. Widzowie sobie przewiną, no. Możesz iść do Arcade Roomu, nic się nie stanie, tu jeszcze coś jest. O, i Jerome sobie podwoimy wszystko, co nam tam wypadnie, zajebiście. Gdzie, że nie jestem w stanie do końca kontrolować, ile mam serca. Więc no, na czerwonej maszynie praktycznie nie gram, ale tutaj to ja bym grał do oporu w ogóle. I tutaj możemy opowiedzieć historię właśnie. Jak chuja możemy opowiedzieć w dupie. No dobra, to dotację dajemy. Z 50 monet można by tu wrzucić, no nie? Co jeszcze serce do poz... O, już się wykrzeczyło, dobra. No zrobimy tak, no. Co mam do zrobienia więcej, no nie? Tu sobie wysadzimy. O, trzeba było to zrobić najpierw, słusznie. Dobra, szczerze, mam 93 monet. Naprawdę, przejmowanie się czymkolwiek. Właśnie zastanawiam się bardzo nad Gapis Headem. Nie, prayer card, prayer card. The Chariot, The Hanged Man, The Emperor. The Chariot. The Chariot i The Devil, to jest fajna opcja. Serc już nie mam jak zgarniać. A, bo regeneracja z placenty weszła. No kurde, genialnie, idziemy piętro w dół. Nie ma co się dalej tutaj bawić. Bardzo, bardzo dobrze rozegrane to zostało i tak wszystko. A czy ja w Secret Roomie byłem? Przepraszam, że jest taki na czarno. A ja sprawdzę tylko, dla pewności. Nie jestem pewien, więc wolę się przejść. Wydaje mi się, że byłem na 99%, ale jak jest na czarno, to ja nie jestem pewien. Jak jest na nygowo. Nie byłem, no właśnie. O, luju. 99 monet. Nie mamy o czym mówić. Nawet nie mam jak tego podnieść, nie? Bo już mam full bonnet. Zajebiście, dobra. No to idziemy w takim razie piętro w dół. 28 minut, całkiem długo, całkiem dużo czasu mi to zajmuje, ale dobrze to rozgrywam. Tak mi się wydaje, że dobrze rozgrywam tę grę. Mam podejście jest całkiem sensowne, więc tak kontynuujmy w ten sposób. By niczego nie zawalić. A, czyżbyś dostał gówno? Tak, to było gówno. O, genialnie, jeżeli chodzi o serca moje. Dobra, chodźmy w prawo na arenę najpierw. Prayer Carda musimy naładować. Myślę, że spokojnie mogę go odpalać. Nawet przed tym... Ojejku. Niedobrze bardzo. O, proszę, co my tu mamy? The Empress. Judgment. O, Judgment zdecydowanie. W jakimś Devil Roomie najlepiej go odpalić. Nie mam słów, no nie? Eternal Heart. Pierdol. Na mordę. Tirsapy jakieś. Ja w ogóle się bardzo cieszę tym wszystkim, co znajduję i w ogóle. Natomiast the problem is, że ja nie mam w ogóle damage upów ani tirsapów żadnych. Okej, okay, jedziemy sobie health upa kolejnego. Więc walka z jakimś tutaj cholipka. Z jakimś Isaaciem, do którego ja chcę iść, no to będzie masakra. Dobra. Co tu mamy? Jera. Znowu podwojenie. O, to się może przydać. Zajrzyjmy tu. Okej. W porządku. Dostaliśmy już, niestety. Obrażenia. A zajrzyjmy tu. Czy mam coś, żeby się wyteleportować? Tak na szybko. Zajrzę, jakie tu są karty. Może coś będę miał jednak, żeby się out-teleportnąć stamtąd. The Chariot. The Empress. The Chariot mamy do wyjścia.
Wejdziemy lecąc, więc nie stracimy zdrowia, a chariotem możemy stamtąd wyjść. Będzie spoko, dobra. Oj, ostrożnie. The Black Candle, genialnie. Coś wspaniałego, ludziksy. Odporność na klątwy i Evil Up, czarne serce. Okej, okay, teraz The Chariot i wychodzimy. Okej, okay, idziemy w takim razie po drugą kartę. Black Candle jest dobry, odporność na klątwy się zawsze przydaje. Ja nie cierpię tych klątw. Judgment. Tak, no to znaczy wezmę The Empress, a Judgmenta na pewno chcemy użyć jeszcze na tym piętrze. To należy mieć z tyłu głowy. Dobra, zwiedzimy sobie tam w górę, chociaż tam nic nie ma, to ja chcę wszystkie pomieszczenia przetrzepać. Oj, płodziony NWJ, to nie był najlepszy pomysł, ale dobra. Rozjebane. Montujemy bomby. Dobra. Spierdalamy. Bardzo fajnie to z tymi kartami w ogóle, że wszystkie pilsy mi pozamieniało na karty. I to właściwie, no, każda karta robi coś pozytywnego raczej. Raczej nie ma kart, które działałyby negatywnie. No ale to też mówię, nie mamy na przykład pilsów, które by nam zwiększały statystyki w jakiś sposób i tak dalej. Ma to plusy i minusy swoje, więc należy mieć to na uwadze. Coś wspaniałego, no już nie ma miejsc na heart containery. 12 serc zapełnionych. Wypierdalać grubasy. Powiedziałem raz. Raz powiedziałem, ślicznie. Muchosławy poleciały za nimi. A, zjebałem. Dobra. O, zobaczcie, jak ja wolno strzelam, jak nie mam żadnego speed-upa do tych rzeczy. Dobra, spróbujemy tu, ale to chyba... O, właśnie, tak jak myślałem. Nie był zbyt dobry wybór. Spierdzielaj, gridosławie. Ślicznie, dwie bomberki. Bomberki, ciperki, idziemy w dół. No, tu mamy nietoperze. Ni toperze, ni to... Wiecie, o co chodzi, że nie toperze, ni to... Ni topierze, ni toperze. The Hermit, dobra, spoko. Oj, super grid. Szkoda. Mam bardzo dużo pieniędzy. Bardzo szkoda, że super grid. Bardzo liczyłem na jakiś sklep fajny. No, spoko, dużo pieniędzy. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Natomiast, no, nie mam czym, no. Taki... No, normalnie bym się cieszył, no, ale tak to się nie cieszę. Tak okłamałem was troszkę. O, proszę. Two of Diamonds, Judgment. The Chariot, The Chariot. The Emperor. Dobra, weźmy The Chariot. I chodźmy załatwić bossa, to jest pierwszy nekropolis, dokładnie. Minecraft, o Jezus, trzeba było od razu to robić. Z cfelem ten boss strasznym. Wypierdalaj. Damage plus HP up. O, to jest Mom's Knife. To jest tak. Tak, to jest Mom's Knife chyba. Jeszcze z niego nie korzystałem, ja zresztą, albo Sacrificial Dagger. Nie ma znaczenia, znaczy no ja biorę to. Mom's Knife, step. To jest chujowy, najgorszy item w grze generalnie. No ale zaryzykuję, weźmiemy go. Powiedzmy, że go weźmiemy. Tamtego nie biorę, dobra. Teraz tak. Teraz gdzie my mamy Mom's Knife'a w takim razie? Czy to respi muchy na głupim? Coś tam respi. Coś tam respi, nie za dużo. Ale coś tam respi. O, co dużo przyjemniej się z niego korzysta ten niezwykły Dybajnego Wajzak. Trzeba mu przyznać. To trzeba mu przyznać. Okej, okay, tu jest to. Kurde, do David Roomu muszę Judgmentu szybko zabrać. Jeżeli to będzie jeszcze możliwe w ogóle. Fajnie by było. I w David Roomie niech oni mi itemy powrócą. Właśnie. Ała. Wy się dostałem. Co to jest? Mam sai. I in the back and you. Rob. Zajebiste. Zajebiste, brachu. The Empress to jest. Dobra, no ja biorę dwa judgmenty. Mi się wydaje, że to jest najsensowniejsze w tym momencie. Postawić sobie dwóch żebraczków w David Roomie i ich poruchać. Judgment. To na pewno jeszcze wrócę, to bez dwóch zdań. Judgment i Chariota za drugi judgment wymienimy. On jest w Super Secret Roomie. I mam nadzieję, że David Room... O Jezus Maria. Mam nadzieję, że David Room jeszcze stoi. Dobrze by było. Okej, okay, judgment. Stoi jeszcze. Kurde, już nie ma. On zniknął już. Schujowo. Strasznie słabo. To gdzie go można jeszcze zrobić, żeby był jakiś fajny efekt? W Secret Roomie można by spróbować.
Secret roomy też są fajne i te. Spróbuję, czy takie przejście czegoś nam nie da. Nie, nie da. No nic, co tu można go spróbować dać, no nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak dużo trzeba będzie w nich władować tych hajsów. No to są zawsze dwa itemy, proszę bardzo. HP up. Ten nam rzucił kartę, the Empress. Judgmenta mógłbyś nam kolejnego wyrzucić. Za Judgmenta ja będę bardzo wdzięczny. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, żebraczku, dawaj. Nie ma opierdalania się. Dawaj, dawaj, mnie nie obchodzą soul hearty. Dawaj coś fajnego, dawaj. No dawaj, no dawaj. No dawaj więcej, Wheel of Fortune, spoko. Dawaj. Nie ma Arcade Roomu, to sobie stworzę takowy. Co tu mamy? Two of Spades, dawaj żebraczku, dawaj. W razie czego za Two of Diamonds użyjemy. Nic się nie martw. Dobra, HP up dostaliśmy. Ta maszyna się tutaj obraża, ona nic ciekawego nie wyrzuci generalnie. Mamy hajsy. Mamy hajsy, teraz tak, to sobie użyjemy. Mamy sportem 99, The Devil i The Empress brzmi sensownie. Chyba wezmę The Chariot raczej oprócz tego. Jeżeli The Chariot nie powoduje, że mi znika nóż, to bardzo spoko. No okej, okay, tu jest hajs, z którym nie mamy co zrobić. Tam nie mamy co zrobić, rozejrzałbym się jeszcze po tym piętrze. O Jezus Maria, po prostu to trzeba być mega chujowym. Dobra, rozejrzę się jeszcze po tym piętrze, zajrzymy tu. Niby nic, a... A, mam jedno oko, spoko. Dobra. Skoczymy sobie po niebieskie serce, a w sumie nie wiem, czemu aż tak daleko to robię, no ale dobra, trudno. W sumie można jeszcze spróbować tamtą maszynę do krwi rozwalić, tak szczerze. No, 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 możemy spróbować to zrobić. Tu mam jakieś serca. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Chariota jakiegoś można użyć. Tutaj jest chyba maszyna do serc, prawda? Tak. Więc to jest The Empress. Co ja bym to potłukł? Wypierdalaj. Dawaj, 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 dawaj. Czy mi zależy tylko i wyłącznie na efekcie końcowym, jeżeli takowy się zadzieje. Coś wspaniałego w ogóle. Dobra. W sumie nawet teraz mógłbym wziąć żyletkę, bo ona miałaby sens. Ona naprawdę miałaby sens teraz, żyletka. Przy takiej ilości czerwonych serc? Kurde, genialnie. Tu jest jeszcze maszyna, słusznie. Rozwalmy ją. Liczę na jakieś pretty flye, bo ja nic takiego nie mam. Mam nóż, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, to jest spoko. Ale ja bardzo bym liczył na jakieś... Ojejku, the world. Okej. Okay. Wezmę the world w sumie, the devil i the world. Okej. Okay. I tu jeszcze mamy the devil. Ja mam the empress. Ja wezmę the world i the devil. Okej, okay, to ma sens. Counterfeit penny, chyba niekoniecznie. To sobie to pozbieramy. 99 i ruszamy w takim razie piętro niżej. No dobra, perfekcyjnie. Jest dopiero pierwszy nekropolis za mną, a ile czasu, no nie? Ile tej zabawy takiej. Tak, co to jest za runa? Ekwas, passage. A, ekwas daje nam skok w dół. Czy można by to wziąć zamiast the world na przykład. Ale czy my chcemy coś omijać? Chyba nie chcemy. A jak Blue Pulse Worm zadziała na nóż? Zadziała? Nie zadziała. To obstrać. The Devil, the World. Chyba nie chcę niczego omijać. Jestem na tyle nakoksowany, że nie chcę tego robić. Albo użyjemy sobie the World. I weźmy sobie tę runę póki co. Dobra, zejdźmy na pewno w dół. Bo teraz tak. My teraz będąc tu, przejdziemy sobie tak. Po pierwsze to rozwalimy sobie to wszystko. Z nadzieją na jakiegoś Allstats upa. Oj. Okej, okay, trzeba to pokonać najpierw. Dobra. Wróćmy tu i teraz tak, tu mamy co? Wheel of Fortune. The High Priestess, The Chariot. Joker. Zajebiście. O, genialnie. Znaczy, no nie ma nad czym się zastanawiać. Ja to zgarniam z miejsca, bo to są itemy.
Ja mam tyle tych, że mnie to jakoś tam nie rusza. The Devil, The High Priestess, The Chariot. The Chariot można wziąć i maszynę rozwalamy w takim razie. Co bardzo, bardzo, bardzo sensownie, bardzo metodycznie. Podobają mi się takie gry, w sensie ja też wtedy jestem spokojniejszy i się tak nie wkurwiam o wszystko, nie? Więc mi też to bangla. Tu chcemy grać, to może trochę podpać. Za co was przepraszam, ale Pretty Fly'e, sorry, idziemy na Isaaca. Pretty Fly'e są bardzo, bardzo ważne. Mamy bardzo niski luck, ale mam nadzieję, że pomimo tego uda się coś takiego zyskać tutaj. Coś takiego, czym jest Pretty Fly. Chociaż jeden, no mam Cube of Meat oczywiście, jasne, mam Cube of Meat, ale no Pretty Fly, sorry, Pretty Fly. Jest to zbyt dobre po prostu. Dużo serc. Spoko, mamy hajsy. Nie ma co się martwić, co nam wypadło. Kensai, my OCO destination. Co nam daje Kensai? Chujowe. W sensie, no, że jak wchodzimy do pokoju, to daje szansę, że odkryje trochę pokoju. No ale to przy naszej sytuacji posiadania blue map, kompasu i... O Jezus, nie wolno, nie można już użyć do takich miejsc przechodzić. Chujowo. Co to jest za runa? Egwas, passage. Dobra. Tu jest The High Priestess, no ja The Chariot biorę. Biorę The Chariot ze sobą. Lecimy w takim razie do sklepikersa. O, tam w prawo nawet nie musimy iść jakoś bardzo. Dobra. Sensownie. W sumie ja latam, a nie ma co się srać. Okej, damage up od mushroom. Od mushroomowerować. Że odmaszerować można by. A i health up chyba też, prawda? Z tego co widzę. Chyba że to na ten poziom mi tak zrobi. O, strength jeszcze, spoko. The Chariot wolę. Nie, dodało mi też w ten sposób, dobra. Zajebiście tu jest. Tu jest zajebiście, brachu. Full serc mam, więc nie ma co. To zajrzymy. Wreszcie coś. I teraz tak. Na pewno. Jokera biorę na... O, chociażby na następne piętro. Jego biorę ze sobą. Ale to najwyżej później wezmę po bocie. A nie, bo to już nie będę mógł się wrócić, dobra. Ten słoik? Chyba nie. Chyba i ten akurat wolę. Tak, słucham. Dobra, to przepraszam was, tutaj serdeczny Patryk Rojorojewski przyszedł. Witajcie, serdecznie. Może się serdeczny Rojorojewski spada. Także nie, nie będę z nagrania wychodził, ale trzymaj się. Dzięki za wszystko, stary. Nie ma problemu. Zajebiście. Zajebiście, brachu. Poradzisz sobie z drzwiami? Bo na twój raz serdecznie. Poradzisz sobie z drzwiami? Tak, ja. Serdeczny Patryk Rojorojewski pożegnał się z nami, odwiedził nas. Coś wspaniałego, wspaniały człowiek. Jak nasz papież. Polak, prawdziwy. Jeden niepowtarzalny. Dobra. Okej, nie, to nie idziemy jeszcze na bossa, broń Boże. Ja bym sobie przyszedł po tych pomieszczeniach bardzo chętnie. To może sobie zrobimy kolejnego Eternal Hearta, nie? A Jokera nie chciałem wziąć już. Okej, tu mamy w ogóle jeszcze. Mam jeszcze maszynę czerwoną. Dobra, wezmę na razie jakiegoś strengtha. Nie chcę latać z tym Eternal Heartem. Dobra, to sobie chętnie tam pójdę. Jejku, ile tu mamy serc. Mam tyle wszystkiego nam po prostu dropi, że to jest niesamowite. Gerglingsy, zabijamy was. Dobra. Okej. Muli, muli, boom. Nie, to nie jest muli, boom, to jest zwykły mulligan. Dobra. Muli, muli, boom, where are you? Na. Szczerze, ten Petrified Pub da mi na ten moment więcej niż Liberty Cup, który nie daje mi prawie nic. Yep. Przecież to nie ma sensu, bo tak czy siak tych serc nie podniosę. Brimstoniacy, spoko. Rozjechany. Po prostu kolega Brimstoniacy został rozjechany właśnie. No właśnie, po to chciałem się przejść, że teraz... Dobra, ślicznie. Chciałem się przejść, że teraz, o właśnie, Prayakarda mogę po raz kolejny użyć. I nam da kolejny Heart Container. Na kolejnym piętrze od razu używamy Jokera i lecimy do Devil Roomu. Będzie genialnie. Dobra. Z tą
tym cubów. Widzę w sumie te noże chyba też przyjmują na siebie obrażenia. O, The Chariot, genialnie. The Chariot i The Devil bierzemy w takim razie ze sobą. Zastanawiam się, czy Strength nie jest lepszy niż Devil. Zajebiste, że jestem z tymi nożami na dwie strony. Jakbym jeszcze Loki's Horde miał, no nie? To byłoby w ogóle przemocarne, ale dobra. Mamy tak, tu nie wiem, czy nie ma jakiegoś. A nawet jak jest niebieskie serce, to w sumie chuj do dupy. I tak mi nic z tego nie wyjdzie. Dobra. I tak mi nic z tego nie wyjdzie. The High Priestess, The Magician, The Chariot. Dobra, tak weźmiemy. O, tu w sumie nie mam potrzeby grać już. Znaczy martwię się, bo nie pamiętam, czy to Eternal Herta nie zabiera. Nawet szczerze wezmę Joker i The Chariot, dokładnie. Z The Chariotem sobie mamy, raz, dwa rozwalimy. I później mamy The Devil po prostu na przyszłość, no nie? Dziękuję. Nożyk, The Polaroid. Tu mamy kamień fajny. W nim jest skrzynia. Red Patch. No dobra, to jest sensowniejsze. Dużo, dużo sensowniejsze. Okej, lecimy na kolejny poziom w takim razie. Z samotnym Jokerem niestety tylko. I mamy łąb pierwszy. Kolejny Heartcrontener. O, Necronomicon. To nie jest to coś, co chcę brać. Znaczy, zastanawiam się bardzo. Nie, chyba nie. Szkoda, słaby Devil Room. Słabiutki Devil Room. Dobra, idziemy tutaj. Chwilę się zastanawiałem, ale słabiutki. Wolę te czerwone serce segenerować. I później jakiegoś po prostu The Sun złapać kartę. Bo full healtha nie złapię, bo nie mam pigułek w tej rozgrywce. Ale złapać jakiegoś The Sun po prostu i móc się zregenerować na fulla. No i to będzie kozackie. The Hangman. No, mogę sobie mieć, no. I tak nic z tym nie zrobię, w którymś tam pomieszczeniu mogę tego użyć po prostu. Okej, okay. Śmiesznie to wyszło. Okej, okay, no to nie było zbyt mądre. No, to nie było zbyt miłe. To tylko zwykły osioł. Jest fajnie, że zaraz będę mógł czerwone serca sobie w sumie regenerować. Znaczy o tyle ciarajsko, że Eternal Heart mi zje, no nie? O tyle ciarajsko. Ale spoko, myślę, że sobie poradzimy. Tu jest arena, oczywiście. Na arenę idziemy. Larry Junia, przejechany. Nawet spoko tym mam z hartem się, znaczy tym mam snajfem się gra. Nie jest jakoś rewelacyjnie, ale do przeżycia. Dobra, do przeżycia, kolo zginął. Jeszcze ktoś? Tak, jeszcze dwóch monstrów. O, pięknie! Coś wspaniałego, jak te dwa noże podziałały. Dobra! Ty girly, girly bangs! Serdeczny. I kolejny heart container. Znaczy, powinienem z tym poczekać. Nieważne. Nieważne. Nieważne, nieważne. Nieważne. Nieważne, ważne, ważne. Nieważne. Okej. Okay. Sobie rozwalimy. Chyba źle ustawiona bomba. Nic nie szkodzi. W tych kamieniach coś jest? Chyba nie. Chyba nie. Pójdźmy na minibossa w takim razie. Idźmy w górę. Wzwyż. Idźmy wzwyż. Slot, spoko. Dobra. Oj, kolejna karciocha. Ja cały czas czekam na The Sun. Justice. Zajebiście. Cały czas czekam na The Sun. Dobra, tracimy serce. Tracimy sobie serduszko i idziemy sobie tutaj. Tracimy sobie szatan serduszko. Okej, okay, tu byliśmy, także luz. Tu jest bomberka kolejna, bomberka, ciperka, klamerka. Zgarniamy Infamy! Bardzo dobrze, jeżeli chcemy iść na Isaaca. Coś wspaniałego. Kluczyk i serce, spoko. Pół serca w sumie, jeśli mamy być precyzyjni. O ty luju! Dobra, dobra, dobra. Kurna, jak genialnie po prostu. Kapitulnie. Kapitulnie po prostu. Nie wiem, z jakiejś kreskówki był ktoś, kto tak mówił. To kapitulnie. O, The Fallen. Spoko, to jest chujowy Devil Room niestety. Łajaba, dziaba, dziaba. Haba, baba. Pięknie. Cia, 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 cia. O, mogę sobie wziąć czarne serce zamiast niebieskiego. Spoko. Czy nie wiem, w sumie mogę to wziąć i odłożyć i wziąć to i tak nie ma znaczenia. Jestem taki koksiasty. Bang, no to lecimy na dół.
Genialnie, genialnie. Mówię, brakuje mi desany jakiegoś. Jakbym chciał się uratować, gdyby coś niedobrego się zadziało. Donation machine. No nie mogę ładować donation machine niestety. Niestety już się popsuła, a szkoda, bo w tej rozgrywce bym ją solidnie po prostu najebał w dupę. Donation machine by pięknie po prostu pęczniała od mojej spermy, znaczy od moich pieniędzy. Tak naprawdę, pamiętajmy, że to gra dla dzieci tak naprawdę. Bo ma kreskówkową grafikę, to na pewno musi być dla dzieci. Tak jak na przykład Naruto i Dragon Ball i Elfen Lied, czy wszystkie anime. Na przykład to są bajki dla dzieci. Nie ma co się kłócić. O, Dark Bomb zgarnął, pięknie, niebieskie serducho. W sumie nie wiem, czy jego chciałem. Co to jest? Bloody Penny. Wealth of Health. Spoko. Niestety Dark Bomb już jest znerfiony i on teraz może jeszcze na dodatek momentami nam wyrzucać pająki. Kurwa, to my go nie chcemy w sumie, jak my mamy tyle czerwonych serc, no nie? My chyba go nie chcemy. I jeszcze kolejne sobie produkujemy czerwone serca, no nie? To jest hardcore dopiero. Co to jest? Plus 2 HP up. Zajebiście, no. No nie mam nic do dodania. Spoko, szarżuj sobie, no. Genialnie po prostu. Jak to gówno się zatrzyma. Pięknie, to ja mogę mam snipe'em zrobić to, co mam snipe powinien robić, prawda? Genialnie. Karta? The Stars, okej. Skorzystamy, żeby się stąd wyteleportować, jak już tu będzie źle. Spoko. Ten powinno wyteleportować do losowego pokoju. O, jak pięknie mnie teleportnęło w ogóle. The Empress, spoko. Nie mam jak tego wziąć, no. God damn it, son. Nie mam już jak tego wziąć. O, nomy się nabiją. Trafiony nadziany. Trafiony nadziany. Trafiony nadziany. Wypierdalaj. Ale mam snipe jest dobry. Dobry, znaczy trzeba umieć z niego korzystać oczywiście, nie? Wtedy zaczyna być dobry, ale generalnie to jest. Dobra. Łom drugi. To co? Chyba się nie pierdolimy, tylko idziemy, nie? Gdybym się rozejrzał jeszcze, przyszedł po pokojach. Głównie dlatego. Fajny nowy heart container. Nie mam już miejsca. Głównie dlatego, że liczę, że wypadnie nam karta. I wszyscy wiedzą, jaka to jest karta, bo już jej nazwę powiedziałem przynajmniej z 50 razy. 50 razy przynajmniej powiedziałem. Liczę, że desan gdzieś tutaj wypadnie, no. Trzeba dać szczęściu szansę, żeby mogło nam pomóc. Żeby mogło zadziałać. Szczęściu trzeba pomóc, jak to się mówi. I dokładnie to zamierzam zrobić. Dark, bardzo niedobrze, że mam Dark Bama, tak paradoksalnie, bo ja mam 12 heart containerów, to już jest... no nie to... Niebieskich serc już nie mogę podnosić. To jest problem. Nawet jak będę bardzo wdzięczny Dark Bamowi, że on mi jakieś zrobi. Two of Hearts, bardzo dobrze. Nie jest to, o Jezus. Joker, bardzo dobrze. Joker i Two of Hearts zgarniamy. Dobra, on teraz wrażliwy na ciosy się stał, jeśli się nie mylę. Dobra. Luz, zaraz sobie to odnowimy. Tylko nie wolno Dark Bombowi dać serducha, bo jak on się dorwie, to będzie tragedia. Mamy Two of Hearts, powiedzmy, że to jest coś ala The Sun, troszkę słabsze. No ale zawsze coś. Zawsze coś. Two of Hearts i Joker, no zdecydowanie to zabieramy ze sobą. Dark Bomb, odciągam się cię stąd. Żeby w razie wystąpienia jakichś czerwonych serc, żebyś mi nic nie zabrał. Szczerze, ja mam placentę, czym ja się martwię w ogóle? Ja mam regenerację zdrowia jeszcze, możemy iść śmiało na bossa, w ogóle nie przejmując się niczym. Absolutnie niczym nie musimy się przejmować. Mogę sobie to użyć, tego użyć, przepraszam. W sumie, tak jest najsensowniej. Dobra, i my chcemy iść w tym momencie do katedry. Tak, dokładnie to chcemy zrobić. Bang, 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 bang. Katedra i Isaac w takim razie, moi kochani. Joker. Okej, okay, Krampus. Head of Krampus w sumie będzie spoko uzupełnieniem. Nie wiem, czy Lamp of Coal bym nie wolał. O, jest Lamp of Coal, bardzo spoko. Czarne noże mamy. Okej, okay, dobra, tak, zajrzymy sobie na pewno tu. O, monster drugi, nie cierpię śmiecia.
Ojejku, dostałem tym. Masakra. Trzeba się będzie boksować z Darkbamem. Trzeba się będzie o każde pół serduszka z nim boksować, cholera. Mam tu off hearts w razie czego, więc aż tak się nie boję, ale... Ale... Różnie to może być, jak wiemy. Dobra, idziemy w takim razie w stronę bossa, bez zbędnych ceregieli. Martwię się mimo wszystko o to, jak ta rozgrywka mi się uda. Znaczy, wydaje mi się, że z taką ilością serc będzie spoko, ale mnie niepokoi, że od czasu do czasu gdzieś tam serduszko tracę. Pięknie tu mamy. O, The Small Mishor. Zajebiste. O kurwa, dobra. Już po serduszku kolejnym. Niedobrze bardzo, o kurwa. Ale tu Envich lata, no nie? Hardcore niezły. To nie jest, znaczy... Szczerze. Zupełnie szczerze. Zróbmy to tak. Zresztą spierdalajmy po prostu, no nie? Raczej wiem mniej więcej, jaki jest układ mapy. Ała, niedobrze. O kurwa. Za 100 herc muszę użyć. Dobra. Spoko. Tomek, nie przeceniaj swoich możliwości, no nie? Dobra, gruba siątka, spoko. O kurwa. Głupie grubasy, nożesz. Dobra, jeszcze jedno serce i tu of hearts muszę użyć. Słabo. Dobra. Kurde. Tracę te serca tak głupio. Wszystko przez mam snajfa w sumie. On jest taki, no powiedzmy, dosyć trudny, jeżeli chcemy manewrować i jakoś unikać czegokolwiek tutaj. Dobra. Okej. Okej, bardzo dobrze. Dlatego to jest kurwa świetny item. Genialnie. Nic jakiegoś mega ciekawego. Wheel of Fortune jest. Użyjemy. Mógłby nic ciekawego nam nie wyleci. Dobra, The Devil możemy wziąć. The Empress. Dev. Hagalas. Hagalas, Hagalas. Nie chcemy Hagalas. Dev. The Devil. The Empress. Chyba Devil jest mocniejszy niż The Empress. Dobra, to wysadzimy po prostu. A Hanged Man brings you no luck today. Okej, okay, ciekawe. Ciekaw jestem, czy to oznacza, że jak The Hanged Mana karty użyjemy, to ona nam zmniejsza szczęście. Ciekawym wielce. W sumie, pierdolić to i go rozjebać, nie? Ja po prostu jak obsramy wszystko i po prostu w gościa wlecimy tym mam snajfem, to jest śmierć. Coś wspaniałego, moi kochani. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Czy jest coś, co nam pomoże? The Devil weźmy. Two of Hearts, The Devil. Możemy wchodzić do chesta. Do chesta, bo jest karta... Nie wiem, Priesta. Ale to jest genialny, genialny soundtrack. Okej. 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 Tajny planet nie bierzemy, z oczywistych względów. Zauważyliście, że zawsze jak się walczy z Gerdim, to nas rzuca na środek pomieszczenia. Nie! Ty kurwa cfelu głupi. Dobra, na szczęście mi czerwone serce jeszcze wyleciało obok tego jego niebieskiego. Kurwa Darkbamie za... Wypierdalaj, moje. Nie oddam. Nie oddam za nic. O kurwa. Ale to będzie hardcore, super glutony. Dobra. Dobra, czarnego serca oczywiście mi nie przerobić na czerwone, bo po co? Dobra. Zajebiste brachy. Fluchens. Ojej, ale tu będzie hardcore. Ale tu będzie hardcore, panie. Gówniana sprawa. Trochę, ale myślę, że sobie poradzimy. Okej. No, najważniejsze, jak najwięcej tych szarżujących się pozbyć. Bo oni są problematyczni potwornie. Dobra. Zajebiste pomieszczenie. Dobry hardcore tutaj był. Lubię takie rzeczy. Lubię to. Lubisz to, suku. Dobra. Idziemy, tu już jest Blue Baby. Okej, jeszcze dwa gimpery na koniec. Spoko, pięknie. I jeszcze hajsy na maksa, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. Pięknie.
Tak, i za 100 Hz użyjemy jeszcze. Nie będzie takiej potrzeby. D20 odblokowane, moi kochani. Coś wspaniałego, The Chest zrobiony. The Chest zrobiony jako Isaac, więc pozostaje nam pewnie w następnym odcinku zmierzyć się z Boss Rush Roomem, a póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki The Binding of Isaac Rebirth. Trzymajcie się ciepło, pa pa. Genialnie.